Kiedy tworzysz nowe konto poczty, możesz odczuwać pokusę, żeby ustawić w nim to samo hasło, którego używasz w sklepach internetowych czy w serwisach społecznościowych. Jednak powstrzymaj się przed tą pokusą, ponieważ w razie zhakowania tych serwisów może okazać się, że atakujący przejmą kontrolę nad Twoją skrzynką pocztową i będą w stanie zarówno wysyłać, jak i odbierać Twoją pocztę. Aby ograniczyć ryzyko takich sytuacji, stosuj osobne hasło do każdej usługi internetowej, a w szczególności do Twojej skrzynki pocztowej.